Powiat Raciborski realizuje projekty scalania gruntów rolniczych. Działania polegające na wydzielaniu nowych działek ewidencyjnych prowadzone są m.in. na terenie gminy Pietrowice Wielkie, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć ich efekty. Scalanie gruntów, innymi słowy komasacja, to nic innego jak wymiana działek pomiędzy ich właścicielami, która ma na celu przekształcenia rozdrobnionych gruntów rolnych w większe areały. Projekty mające na celu uporządkowanie własności prowadzone są m.in. na terenie Pietrowic Wielkich, a za ich realizację odpowiada powiat raciborski. Jesteśmy taką wiodącą gminą w powiecie raciborskim. No, nasza gmina jest typowo rolnicza, nie mówiąc o innych dziedzinach, ale generalnie staramy się rolnikom po prostu stworzyć jak najlepsze warunki do po prostu eksploatacji swoich gruntów. Wiemy, że te działki kiedyś były bardzo małe, wąskie, po prostu ta struktura generalnie uległa dużym zmianom. Jest co prawda w rejestrach, bo niektórzy nie pozbywają się swojej własności, ale jej generalnie na niej nie gospodarują, więc przy tym sprzęcie, który na dzień dzisiejszy rolnicy posiadają, no są nam potrzebne lepsze areały, żeby to ekonomicznie i lepiej po prostu można było wykorzystać, a przede wszystkim, żeby nie dochodziło do sporów. A to zdarzało się wcześniej, kiedy rolnicy dysponowali niewielkimi 50-arowymi działkami. Zwiększenie areałów do 2 hektarów przyczynia się także ekonomii z uwagi na postęp, jaki w ostatnich latach dokonał się w rolnictwie. I choć dziś rolnicy są zadowoleni z efektów, początki scalania nie były łatwe. Na początku było najtrudniej, bo nikt sobie nie zdawał po prostu o co tu chodzi. Ale nam tutaj bardzo także pomogły rolnicze spółdzielnie produkcyjne, które w tych okresach wcześniejszych dokonywały takich dzikich zamian. W międzyczasie nastąpiła zmiana pokoleniowa, gdzie po prostu nowi właściciele jakby chcieli mieć jakiś dojazd do działki, a okazuje się, że te działki zostały nie po prostu taki na dziko po prostu wymienione i nie było możliwości odtworzenia, więc jedynym ratunkiem to chyba dla nas było scalanie. Teraz żeśmy to generalnie wszystko uporządkowali. Oprócz porządków w ewidencji gruntów, projekty zakładają budowy dróg śródpolnych. Na realizację zadań potrzeba zatem ogromnych nakładów finansowych. Te od lat udaje się skutecznie pozyskiwać ze źródeł zewnętrznych. Jako powiatowi udało się nam pozyskać 100% nakładów finansowych z programu rozwoju obszarów wiejskich. To cieszy, bo nie ma wkładu własnego. Oczywiście wymaga bardzo wielkiego zaangażowania pracowników starostwa powiatowego, bo to my realizujemy ten proces scalania zarówno w gminie Pietrowice, jak i w Krzyżanowice. Oczywiście przy wsparciu włodarzy, w tym przypadku tutaj wójta Wawrzynka, który się angażuje również w te działania, bo to pomaga, bardzo mocno ułatwia te rzeczy sfinalizować bezpośrednio z rolnikami. Ale to cieszy, bo tak jak powiedziałem, 100% kwoty to jest kwota pozyskana przez powiat, więc tu nie ma wkładu własnego, a fizycznie poprawiamy jakość tej infrastruktury na naszym terenie. W tej kadencji pozyskaliśmy bardzo znaczące środki, bo tu mówimy już o ponad 40 milionach złotych, jeśli chodzi o scalanie. I dzięki temu poprawiliśmy bardzo wiele infrastruktury okołorolniczej, ale i turystycznej. Chodzi przede wszystkim o drogi transportu rolnego, które często wykorzystujemy również jako ścieżki rowerowe. Piękna pogoda, po prostu ludzie lubią bezpiecznie się gdzieś przemieszczać. Wiemy, że nasze drogi są zatłoczone, jesteśmy w fazie po prostu modernizacji tych dróg, a tutaj po prostu ludzie mogą przejechać sobie rowerem z dziećmi w takiej komfortowej sytuacji i po prostu to jest dodatkowy plus, który jakby też powoduje, że nie tylko rolnicy z tych dróg korzystają, ale inni użytkownicy, którzy lubią rekreację w terenie. Myślę, że są piękne miejsca widokowe, są piękne łany zbóż, piękne rzepaki. Po prostu no i to daje tą dodatkową wartość, którą po prostu w wyniku scalania można pozyskać, bo takimi drogami chętnie się ludzie przemieszczają. Korzystają więc na tym nie tylko rolnicy, ale wszyscy mieszkańcy miejscowości objętych scalaniem gruntów. Ponadto, co istotne dla bezpieczeństwa w czasie nawałnic, przy okazji scalania gruntów modernizowane są także rowy melioracyjne. Do tej pory udało się skorygować przebieg i poprawić parametry techniczne 30 km rowów, a to wciąż nie koniec projektów realizowanych przez powiat. Tylko w tym roku 11 milionów na finalizację praktycznie gminy Pietrowice Wielkie. Tutaj trwają prace oczywiście na Samborowicach, Lekartowie. Finalizujemy już te procedury, jeśli chodzi o Pawłów, Żerdziny, Grudczanki, ale również jesteśmy po przetargu na wykonanie nawierzchni nowych dróg transportu rolnego, rowów i tych wszystkich rzeczy w gminie Krzyżanowice, w obrębie Rożków i Krzyżanowice. Również przygotowujemy się na kolejne obszary, czyli Nowa Wioska i Owsiszcze.
Jest tego naprawdę sporo. W przygotowaniu są już kolejne 3 miejscowości, które dostały dotacje. No i z tego miejsca chcę tu podziękować panu staroście, bo myślę, że powiat raciborski konkurował z innymi powiatami, żeby zdobyć te pieniądze i żeby ta infrastruktura na terenie naszego powiatu i naszej gminy uległa znaczącej poprawie. Przypomnijmy, że scalanie gruntów realizowane jest na terenie powiatu raciborskiego już od kilku lat, a kolejni włodarze zgłaszają potrzebę przeprowadzenia tego rodzaju projektów w ich gminach. Zakończenie działań scaleniowych w Owsiszczach, Nowej Wiosce, Żerdzinach, Pawłowie i Gródczankach planowane jest na czerwiec 2025 roku.